Tutti Frutti. To jest audycja Tutti Frutti, a gościem dzisiejszego wydania jest Bartosz Smorongiewicz, muzyk, multiinstrumentalista, saksofonista, aranżer, niekiedy też wokalista. Witam cię pięknie. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Cześć. Bartosz Smorongiewicz na co dzień i najczęściej lider zespołu Bartosz Smorongiewicz Ensemble. Zgadza się? Zgadza się, chociaż wiele różnych innych składów instrumentalnych w swojej twórczości też posiadam, także i orkiestrę, i czasami kwartet bardziej jazzowy. Ostatnio też zająłem się muzyką warszawską, powstała orkiestra z Różyca, także ten przekrój jest bardzo, bardzo szeroki, ponieważ i muzykę klasyczną również piszę. Moja żona jest wiolonczelistką, więc dla niej są dedykowane utwory z muzyki klasycznej, także zdarza mi się pisać i aranżować muzykę do seriali i filmów, także nie tylko Bartosz Smorongiewicz Ensemble, aczkolwiek bardzo dużo koncertujemy wspólnie i bardzo lubię ten zespół. Powiedziałeś o orkiestrze z Różyca. Nie każdy wie, co to Różyc. Oczywiście mieszkańcy stolicy Polski wiedzą, domyślają się, że chodzi o bazar Różyckiego. Tak. Na Pradze Północ. Niegdyś osławiony, obecnie już taki troszkę niestety opuszczony, niemniej kultowe miejsce w Warszawie. Tak, podobno mają odnowić ten bazar. Tak słyszałem, ale nie wiem, czy to prawda. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Jakie jest twoje zdanie? Ja bym pozostawił w takim stanie, w jakim pamiętamy go sprzed lat, jeszcze z czasów PRL-u i tak dalej. Te pyzy, gorące pyzy, te trzy karty i tak dalej. To koloryt niesamowity, jeśli chodzi o bazar Różyckiego. Na pewno. Co prawda ja nie widziałem tego bazaru, ale zdarzyło mi się występować w serialu Stulecie Winnych, gdzie była scena właśnie na tym bazarze i byliśmy orkiestrą bazarkową, także graliśmy. I stąd wziął się, przepraszam, stąd, za dygresję. Stąd wziął się zespół. Wziął się zespół orkiestra z tak, Różyca, tak? Ponieważ ja zaaranżowałem dwa utwory na potrzeby tego serialu, potem wykonywaliśmy je podczas planu na żywo i znajomy jeden wójt, zauważywszy na mediach społecznościowych, że coś takiego powstało, to mówi, że on bardzo chciałby, żeby ta orkiestra zagrała u niego na kurpiowskim weselu. A no proszę, czyli też takie jakby konsekwencje, to może złe słowo, ale sukcesy, które kontynuują to, co przez pewnego rodzaju przypadek się wydarza. Tak, ale to chyba zawsze w muzyce, czy w ogóle w kulturze i w życiu jest, że przypadek, czy ten los, czy szczęście ma swój udział w tym, co się dzieje. A jeśli chodzi o występ na Krupiowszczyźnie, tak. Jak to koreluje z orkiestrą z Różyca, czyli z Warszawy? Oj, to było bardzo ciekawe, bo oni mają taką imprezę jak Kurpiowskie Wesele, jest to w Kadzidle, jest faktycznie też kultowa miejscowość. Tak, oczywiście, jest utwór Zaświć Niesiądzu, gdzie śpiewają o tym, jest to pieśń kurpiowska, gdzie śpiewają właśnie o Kadzidle. Wracając do samej imprezy, wójt chciał, żeby przełamać, żeby nie było tylko właśnie kurpiowskiej muzyki, stąd zaproponował, żeby był folk miejski. No i właśnie były i piosenki Grzesiuka i... No zacnie. No tak, zacnie, zacnie. I przedwojenne, także Panna Andzia i tego typu
repertuar. No to pogratulować wójtowi tej odwagi, tej otwartości, bo rzeczywiście zamykanie się w pewnych ramach staje się, przychodzi moment, że staje się nudne. No, nie ukrywajmy, nie bójmy się użyć tego słowa. No, co roku to samo, więc to otwarcie, to ten oddech, myślę, że jest jak najbardziej wskazane. Poza tym też no, taki ma motyw edukacyjny chyba dla mieszkańców tamtejszych rejonów, że istnieje coś innego niż tylko te krupiawskie przyśpiewki. No to na pewno tak. Tam z reguły ten program artystyczny jest tak ułożony, że jest nie tylko właśnie polska muzyka ludowa, ale też z innych stron świata z reguły bywa. Więc tam jest bardzo kolorowo i bardzo fajnie. A, czyli wójt i cała społeczność sięga nie tylko po warszawskie produkcje, czy podwarszawskie produkcje, ale też otwiera się na świat, taki world music, tak? Tak, dokładnie tak. Chociaż oczywiście są tradycyjne i są to pielęgnowane, są kapele ludowe stamtąd, które bardzo, bardzo fajnie grają i ten nurt tradycji kontynuują. Także to jest też bardzo cenne, że to nie znika tam i to jest pielęgnowane. A skoro jesteśmy przy wątkach terytorialnych i związanych oczywiście i z twoją muzyką, z artystami, którzy z tobą współpracują, wiem, że niedawno graliście w Płocku, tak? Tak, tak. Zagraliśmy w muzeum w Płocku. Jest tam bardzo fajna akustyka, ponieważ jest bardzo duży pogłos, niemalże jak w katedrze, więc tak, bo jest patio, które jest oszklone i trzy kondygnacje. Od szkła się bardzo mocno dźwięk tak, odbija. Są trzy otwarte kondygnacje do góry, gdzie te fale sobie się rozchodzą i bardzo fajnie się tam grało. Bardzo przyjazna publiczność, bardzo udany koncert. Nasza audycja jest emitowana nie tylko w Płocku, generalnie dzięki potędze internetu, to nawet i w Nowej Zelandii, i w każdym zakątku świata, gdzie tylko sygnał internetowy dociera. Między innymi także w Chicago. W Chicago miałeś okazję występować? Niestety nie. Najdalej to w Nowym Jorku. Także mam nadzieję, że trafię w końcu do Chicago również. No ale Nowy Jork chyba imponujący, co? Tak, Nowy Jork jest... Miasto, które nigdy nie śpi. No, tak. Frank śpiewa. To prawda? Tak, myślę, że tak, bo czasami wracaliśmy do domu, mieszkaliśmy na końcu Manhattanu w Inwood i potrafiliśmy przejść przez cały Harlem. Co prawda metro kursuje, ale sporadycznie robiliśmy sobie wycieczki takie nocne i cały czas coś tam się dzieje. A w Harlemie dalej hip-hop? Na ulicach? Myślę, że tak. To było już z 10 lat temu, kiedy mieszkałem tam, ale również hip-hop, jazz. No tak, tak. Zresztą w ogóle Stany Zjednoczone, Ameryka to kolebka wszystkich gatunków jazzowych, począwszy od Plantation Songs, które jeszcze nie jest zdefiniowane jako gatunek, poprzez ragtime, poprzez bluesa, który jeszcze wtedy na początku XX wieku nie był sklasyfikowany jako gatunek muzyczny, dopiero się przerodził z czasem w gatunek muzyczny. Rzeczywiście, potem era swingu przecież, no tak. Big bandy, potem jazz nowoorleański, przecież jakże cenny i tak dalej. Ten bebop. Tak, potem hardbop i hardbop, tak. Oczywiście wszystko. Tak, tak. Na szczęście mieliśmy Django Reinharda i nasz jazz europejski, który się zrodził z Grappellim tutaj. I my kultywujemy w zasadzie tą tradycję jazzu europejskiego właśnie w Bartosz Smolniewicz Ensemble. Tylko są to moje kompozycje, gdzie gramy.
Więc... Czyli sięgacie do jazzu, wy jako muzycy, twoi muzycy, ty jako muzyk, sięgacie często do jazzu, tak? Tak, tak, to jest... Jakieś inspiracje tam stamtąd czerpiecie? Zdecydowanie tak. Mm-hmm. Bo generalnie chyba wachlarz w waszych prezentacji i kompozycji, mm-hmm. twoich kompozycji, czy też wspólnych waszych kompozycji, chyba jest dość szeroki i obejmuje nie tylko inspiracje jazzowe, ale też chyba i bałkańskie? Bałkańskie to może mniej bym powiedział, mm-hmm. bałkańskie. Pewnie gdzieś tam to się... Jakaś nutka gdzieś tam zabrzmi. Może zabrzmi. Mm-hmm. Natomiast bardziej może cygańskie, żydowskie, to z tego właśnie muzyki świata czerpiemy. W tym zespole. Te wspomniałeś o żydowskich inspiracjach. Myślę, że to wynika też z tego, gdzie mieszkasz, bo mieszkasz na terenie, który przed wojną był zdominowany przez społeczność żydowską. No, myślę, że tak. Ta muzyka aszkenazyjska to myślę, że pobrzmiewa nam w żyłach. No tak. Gdzieś to ciągle krąży. Tak. Gościem audycji Tutti Frutti jest Bartosz Smorągiewicz. Skoro mówimy o muzyce w tej pierwszej części naszego spotkania, bo w drugiej porozmawiamy też o pewnych kulisach twojego i twoich przyjaciół życia, to myślę, że zagramy coś twojego, waszego. Dobrze, to skoro mówiliśmy o Bartosz Smorągiewicz Ansam, to zagrajmy ten zespół. Będzie to cygańska bossa, Gypsy Bossa. Brzmi zachęcająco. O, Tutti Frutti. Gościem audycji Tutti Frutti jest Bartosz Smorągiewicz, muzyk, multiinstrumentalista, saksofonista, aranżer. W dalszej części naszej rozmowy chciałbym troszeczkę ukazać ciebie, ponieważ ty jesteś moim gościem, więc ciebie, jako człowieka, którego profilu nie znamy, albo znamy bardzo mało. Czyli na przykład, jeśli znajdujesz czas wolny dla siebie, a wiem doskonale, bo mówiąc kolokwialnie, siedzę w tej branży od wielu długich lat, wiem, że artyści rzadko mają wolny czas dla siebie, bo to albo koncerty, albo próby, albo proces tworzenia i tak dalej, więc a to jeszcze rodzina przecież trzeba, a dzieci do przedszkola czy do szkoły odwieźć, a to znaleźć chwilę dla żony, a to upitrasić obiad. Właśnie, czy lubisz pitrasić w kuchni, czy to bardziej domena twojej partnerki? Lubię. Zawsze jakoś tak pociągało mnie gotowanie i polubiłem kuchnię włoską i potrafię włoskie potrawy sporządzać, a także z tego względu, że podczas studiów miałem kolegę, który był Niemcem, ale jego ojciec był Pakistańczykiem, więc on potrafił gotować hinduskie potrawy. Nauczyłem się również różnego rodzaju potraw hinduskich. Przyprawy tak. Specyficzne, tak? Tak, specyficzne przyprawy, specyficzny sposób przygotowywania, także... Specyficzne zapachy. No, no to na pewno jest bardzo... To dzięki przyprawom oczywiście. No oczywiście. Wiadomo, że tak. Zapraszam. A jeśli chodzi o tą włoszczyznę, to bardziej pizza czy bardziej makarony? Bardziej makarony, mięsa czasami też. Mhm. A... Owoce morza. O, to wpraszam się. Dobrze, zapraszam. Wpraszam się na taki posiłek do ciebie. Uwielbiam owoce morza. A propos morza właśnie, lubisz wodę, czy bardziej wolisz góry? Czy bardziej śnieg, czy bardziej słońce? Chyba bardziej śnieg. A jednak? Tak. Lubię chodzić po górach. Parę lat temu, to dobrych parę lat temu udało mi się wejść na Mont Blanc. Także wow! Bardzo. No
coraz bardziej mi imponujesz. Trzeba mieć dobrą pogodę, dobre buty, kurtkę i nie jest to bardzo trudne, natomiast trzeba się przygotować. Mont Blanc, najwyższy szczyt Europy, z tak. tego co pamiętam ze szkolnych lat jeszcze, bardzo było to miliony lat temu, ale jednak w głowie coś zostaje, prawda? No, ja generalnie, jeśli chodzi o góry, to tak no, bardziej spojrzeć niż się wspinać, ale przecież to nie ze mną rozmowa, tylko moja rozmowa z tobą. Ale kiedy jesteś tutaj, na miejscu, w mieście, krążysz tu i ówdzie, bardziej spacery czy bardziej motoryzacja? Chyba spacery jednak niż motoryzacja. A rower? Rower też. Rower też. No mieszkasz w dzielnicy, gdzie można pojeździć. W przecudownej miejscowości podwarszawskiej, gdzie rzeczywiście są tereny, gdzie można pojeździć i jednocześnie, bo to połączenie jednego z drugim, pooddychać przy przecudownym powietrzem, no bo to zalesione tereny, no tak. Szczególnie dominujące w drzewa iglaste, tak. co daje też dużo tych eterycznych oddechów. Tak. Także posiadając pieska, można właśnie sobie pozwiedzać te wszystkie tereny i on się bardzo cieszy, kiedy ma taki dłuższy spacer właśnie. Czyli prosty wniosek wysnuwam z tego, że jednak masz psa. Mam psa, jest to mieszaniec, nazywa się Budryc. Mama była owczarkiem niemieckim, ojciec nieznany, jak to bywa w tych sytuacjach. Wzięliśmy go ze schroniska, kiedy miał z parę miesięcy, teraz ma już 12 rok. No to troszkę już ma w kalendarzu. Ma. Troszkę tak. Pewnie jak każdy pies cieszy się, kiedy wracasz do domu. No tak, ogon macha. Macha ogonem cały czas. Jak to niektórzy mówią, niektóre psy machają ogonem, a bywają takie, którymi ogon macha. No to tak, tak jest dokładnie. Tak, też mam takie doświadczenia domowe właśnie. A powiedz mi, jeśli już się wyspacerowałeś, wyjeździłeś rowerem, odetchnąłeś i tak stwierdzasz, może bym poszedł na jakiś koncert, czy w ogóle bywasz na koncertach samemu koncertując? No jest to trudne, bo z reguły te fajniejsze koncerty są w tym samym czasie. Często jest tak, że się prędzej na jakimś jam session człowiek z kolegami spotka, niż słuchając kogoś na scenie. A jeśli już uda się być na koncercie, wybrać jakiś koncert, to jest to muzyka pokrewna tej, którą ty wykonujesz ze swoimi składami, czy raczej idziesz w zupełnie innym kierunku? Nie wiem. Oj, to totalna jest filharmonia albo też totalny heavy metal. I tak, i nie. I chodzę na koncerty jazzowe, kiedy ktoś fajny się pojawi, który mnie inspiruje. A również filharmonia nie jest mi obca i lubię operę. O, także, no proszę. Heavy metal też poniekąd. Bardziej gitarowe granie. Heavy metalowe, także tutaj jak Satriani czy Manstein, także to. No, samych mistrzów tutaj przytaczasz. No tak, bo fajnie grają. No nie da się ukryć tutaj. Faktycznie, nie, no Satriani to bożyszcze. No tak. Jeśli chodzi o gitarę, to jest to twoja domena, znaczy nie tyle domena, co ulubiony instrument, czy też właśnie. Który instrument jest twoim ulubionym? No chyba na ten, na którym gram. Czyli saksofon? Czyli saksofony. Ja też lubię instrumenty etniczne. Kiedy zacząłem grać z Milo Curtisem, gram jazz. Grałeś z Milo Curtisem? Cały czas gram, od 3 lat chyba. Coś niebywałego. Zacząłem się interesować instrumentami etnicznymi i no i zacząłem kolekcjonować. Także ten wolny czas też jest spędzam na uczeniu się, także mam armeńskie duduki, jest to taki instrument
może ktoś zna brzmienie z Gladiatora. To taki bardzo spokojny, ciepły dźwięk. Są to wszystko instrumenty dęte. Tak samo jak saksofon. Tak jak saksofon, tak. Instrument dęty, dodajmy od razu tutaj też nutka edukacyjna, dęty drewniany. Tak, ale to już chyba zostało z chociaż grają jeszcze ludzie na stroikach z trzciny, ponieważ wchodzą stroiki już plastikowe i dużo saksofonistów i klarnecistów gra na stroikach plastikowych, więc mamy saksofon, instrument dęty plastikowy. Plastikowy, właśnie. A, to rzeczywiście zabawne, bo generalnie tak, rzecz się odnosi do stroika, do tej trzcinki wbudowanej w ustnik, tak, która przy zadęciu zaczyna drgać i przez to słup powietrza wprawia w drganie i powstaje dźwięk instrumentu dętego. Mimo że instrument jako taki jest jednak metalowy. Tak. A teraz już mamy plastika. No właśnie. Do czego to doszło? No i oprócz właśnie tych duduków, to zacząłem kolekcjonować. Mam chińskie flety, hulusi, nanxiao, mam turecki kawal, hinduskie banzuri, to są takie trzcinowe flety. Także zaczyna się i to jest niestety niekończąca się opowieść. A fletnia pana? Fletnia pana też zawsze chciałem, ale jeszcze nie ten czas? Nie. To są zawsze wydatki. Jeżeli chce się kupić fajny, dobry instrument, to albo trzeba pojechać do takiego kraju i sobie wybrać, i one są wtedy na przykład niedrogie, albo trzeba zamówić u jakiegoś mistrza, który robi taki instrument, no i wtedy już one kosztują. No właśnie, a propos, bo opowiadasz, tu się nam ciągle siłą rzeczy, bo jesteś muzykiem, artystą, przewijają kwestie muzyczne. Mówiłeś teraz o tych instrumentach z różnych stron świata. Nie ciągnie cię na przykład, żeby pojechać do tych Chin, mając te flety chińskie, albo nie wiem, gdzieś do Afryki, mając instrumenty, które związane są z tym kontynentem i tak dalej, i tak dalej? A może byłeś? W Afryce nie, byłem w Japonii na koncertach. Pojechaliśmy kiedyś z Marcinem Maseckim, z jego polonezami. Graliśmy na Tokyo Jazz Festival. Także... Milo Kurtis, Masecki, no po prostu jestem pełen podziwu. No. Artysta z górnej półki. No. Znaczy, ja wiedziałem o tym, tylko tak udaję troszkę w naszej audycji, że nie wiem. Ale wiem, oczywiście, że tak. Natomiast nasi słuchacze i widzowie, bo oczywiście też ten materiał dostępny jest na YouTubie, w internecie, więc można go prześledzić. Fantastyczni artyści, z którymi współpracujesz, z którymi współtworzysz, z którymi wykonujesz, to chyba niesamowite przeżycie, prawda? Tak, jak się jest na scenie, to jest w zasadzie po to się spędza ten czas z instrumentem ten cały wysiłek w ćwiczenie, mozolne godziny, żeby móc na scenie właśnie współuczestniczyć w tworzeniu. No i tutaj, jak im są lepsi muzycy, tym ta sztuka jest więcej radości przynosi. To raz, a drugie, że też jest mobilizująca chyba, nie? Występowanie z takimi artystami. To znaczy, ja to raczej, jak już wchodzę na scenę, to gram zawsze 200%. Obojętnie z kim gram, bo to jednak po to się to robi, żeby przekazać emocje, jakie się ma w sobie słuchaczom, więc... No tak. Oczywiście, że mobilizuje, ale to nie w takim stopniu, mi się wydaje. Zawsze staram się, obojętnie z kim gram, żeby te emocje swoje przekazać. Troszeczkę ci przerwałem, bo powiedziałeś, że tak, w Afryce nie byłeś jeszcze. To znaczy, no, w Egipt to tak. No, to wiadomo. Afryka, ale... Tak, słoneczko i rafy koralowe i kolorowe rybki. Tak. To też przerabiałem. Pustynia. No tak. I pustynia, kłady albo pieszo nawet, jeżeli ktoś ma ochotę. A w innych rejonach byłeś?
Tak nawiązuje do tych instrumentów, o których mówiłeś, że tam Chiny się pojawiły i tak dalej. W Chinach nie, w Turcji, byłem właśnie w Turcji, w Istambule na Grand Bazarze kupiłem właśnie ten flet turecki, to była jeden właśnie z tych, gdzie można kupić taniej. W Istambule? W Istambule, tak. Tak, to... Przypomniałeś mi, ja też tam akurat byłem, nie, to szczęście, że piękne miasto, bardzo było akurat przecudowne. Tam na dachach tego wielkiego bazaru kręcano pewne sceny z któregoś odcinków Jamesa Bonda, jak tam motocyklu tam pomykał chyba. Tak, ale rzeczywiście imponujący obiekt i przylegające do tego budynku, no bo budynek przeogromny, ale tam jeszcze przylegają różne stragany i tak dalej, więc to jest obszar naprawdę przeogromny. No i taka enklawa takiej subkultury. Tak mi się wydaje, bo tak jakbym poczuł coś innego niż w ogóle w samym mieście. Nie wiem, jakie twoje odczucia były. Mi się wydaje, akurat Stambuł, tam gdzie mieszkaliśmy, że był taki jednorodny, że oni tą swoją muzykę grali na ulicach, także bardzo można było sobie posłuchać bardzo fajnych wykonań ulicznych, muzyki właśnie arabskiej, także super. No i znowu ta muzyka powraca, niczym bumerang, ale dziwne nie jest, no bo jako się rzekło, jesteś muzykiem, aranżerem, kompozytorem przecież też, więc to jak najbardziej zrozumiałe. Czy myślałeś o swojej przyszłości, nie tylko artystycznej, co chciałbyś robić, nie wiem, za lat 5, 10, 15? No i to chyba jest zawsze związane z tym, co coś wykonuje. Z tobą muzyka. No jest, no niestety, niestety tak. No, ja, niestety. No ja się lubię, lubię tą pracę, jest to pasja i zawsze to będzie towarzyszyło pewnie mi do końca życia. Czego ci oczywiście życzę, a na finał naszej rozmowy jeszcze zadam ci takie pytanie. Gdybyś miał wolny wybór, z kim... Kogo byś wybrał? Z kim chciałbyś zagrać na jednej scenie? Mówię o tej najwyższej półce artystów na jednej scenie. Nie wiem, przykładowo, panie Bartoszu, będzie koncert w Carnegie Hall. Zapraszamy serdecznie. Tylko proszę wybrać sobie artystę, bo formuła będzie taka, że wystąpicie w duecie, oczywiście ze składami towarzyszącymi, wiadomo, ale myślałeś kiedyś o tym, z kim chciałbyś? No, z nieżyjącymi już. Z Milesem Davisem najchętniej, z Johnem Coltrane'em. Mm-hmm. To są takie dwie osobowości, które... No niektóre już nieosiągalne. No niestety nieosiągalne. Natomiast mniej więcej wagę tematu poznaliśmy. Muzyk, aranżer, kompozytor, saksofonista, instrumentalista, nawet multiinstrumentalista Bartosz Smorągiewicz był gościem audycji Tutti Frutti. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas i za tę, w moim odczuciu, niezwykle ciekawą rozmowę. Dziękuję, Jarku. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.